Jack Leary responding to Fort Solace alarm. Is everything okay over there? I poznaliśmy datę premiery polsko-brytyjskiej gry Fort Solace, gdzie występują Troy Baker oraz Roger Clark, czyli Joel i Arthur Morgan z The Last of Us i Red Dead 2. Gra zmierza na PS5 oraz komputery osobiste i pojawi się 22 sierpnia tego roku. Marsjańska kolonia, niepokój i masa tajemnic już tuż, tuż. There's an incident here. I rode in a gang. Czyżby szykował się remaster Red Dead Redemption? 15 czerwca wystawiono w Korei Południowej nowy rating z oznaczeniem NV sugerującym konsolę. Serwis Gematsu donosi, że jest to nowa pozycja, bo tak dodatki, wersja goty, jak i podstawka już figurowały w bazie. Teraz tylko czekać na oficjalne słowa Rockstara. Then I got me more trouble. Wybieraj. Do Diablo 4 trafiła spora aktualizacja 1.03, wprowadzająca ponad 100 poprawek oraz zmiany względem zdobywania doświadczenia w podziemiach koszmarów. A gdyby tego było mało, to słynna współpraca z KFC trafiła również do Polski i po zamówieniu Hot Wings Box powinniśmy dostać zdrabkę, chyba że ktoś z obsługi zakosił kupony. Guild Wars 2 niebawem doczeka się czwartego już dużego rozszerzenia. Secrets of the Obscure dla odmiany zabierze graczy w przestworza ponad powierzchnię do archipelagu Skywatch. Najważniejsza ma być instancja PvE Astral World ze szczelinami, ale i hub, specjalny przedmiot, latające mounty i zadania czasowe. No! This is for you. Harry Potter Magic Awakened pojawiło się tak na urządzeniach mobilnych, jak i PC-tach. Miks karcianki i RPGa w stylizowanej oprawie wizualnej jednak nie miał łatwego startu, gdyż po pobraniu gry na kompa nie dało się zalogować, serwery były przeciążone, zaś mapa wskazuje, że niektóre regiony są wręcz niedostępne. Only to discover you are right in the middle of the post-apocalypse. Co wynika z rozprawy odnośnie przejęcia Activision Blizzard przez Microsoft? Sporo informacji. Jedną z nich jest wzmianka korespondencyjna, która mówi o Bohemia Interactive i pracach nad Arma Reforged, Arma 4 oraz co ciekawe DayZ 2. Nie ma co się jednak odpalać, bowiem na tę grę poczekamy jeszcze trochę. Beaver, isn't just hunger, thirst and illness that's a hazard to your health. Robota skończona, zmykam, trzymajcie się, cześć!